No dzień dobry Państwu, dzisiaj ta kamera trochę tak bardziej, wiecie, żeby było widać, żeby tu było, nie przepraszam, tu żeby było widać. Boże, jaka wtopa już na samym początku, ale ja mam rozstrzane odbicie na kamerze, do tego, tak, więc mnie tu nie hejtować. Proszę Państwa, jutro gramy mecz o 19, o wejście do kolejnej fazy FIFA e -Club. Co to jest? To są Mistrzostwa Świata, oficjalnie organizowane przez przez EA, um, dla zawodników z klubów 2 na 2 ja gram z mrn i na jego transmisjach możecie sobie zobaczyć też całą transmisję. Ja wam postaram się jakiś mecz z tego wrzucić. Jeżeli jutro wygramy, to wrzucę wam jutrzejszy mecz, a jeżeli nie, to wrzucę wam ten dzisiejszy, który wygraliśmy. Nie no, żartuję, ale, ale jak wygramy, to wam wrzucę ten wygrany jutrzejszy. Gramy właśnie o to, żeby przejść dalej do kolejnej rundy, gdzie tam już czekają na nas takie pary, jak tam Dejmi z Natsu, albo wiecie, już tam, tam już jest grubo, ale też to nie znaczy, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś słabymi zawodnikami. Kto był na sesji live dzisiaj u MRN to widział, a kto chce być jutro to właśnie zapraszam. MRN tak jak mówię literki sobie wpisujecie na Twitchu i będziecie mieli o 19:00 gramy we dwójkę. Dzisiaj pokonaliśmy dwie ekipy z Węgier i na końcu mieliśmy Zawisze Bydgoszcz. Jedna z tych ekip z Węgier jest trochę bardziej znana, bo MRN od razu wiedział z kim mamy tam do czynienia, no ja nie za bardzo, bo ja tutaj wiecie dopiero Dopiero wchodzę w to wszystko, więc. No, Nazario na ataku mieli tam Informa, Mbappé i Neymara, tak żeby nakreślić mniej więcej, z kim mieliśmy do czynienia. i Grali w jakiejś oficjalnej siedzibie. Nazwy mieli domination i dostali od nas w pierwszym meczu 4-1, a w drugim wygrali 1-4, żeby w dogrywce przegrać 5-4. Także, <gryw> także jest dobrze, bo my nie mamy wcale tak dobrego składu, a byliśmy w stanie ich, ich, ich pokonać, i później zawiszą wyrównany mecz, ale po dogrywce również wygrywamy. I szykujemy się na jutro Lecimy, gramy z, już wiem, że z jakąś ekipą z Turcji, z tego co mi tutaj pisze nasz menago Widzimy się o 19, pamiętajcie na Twitchu I pamiętajcie też o ostatnim odcinku z kartami, które moim zdaniem są bardzo użyteczne w Ultimate Team Jeżeli nie widzieliście to nadróbcie Tyle, trzymajcie się, hej hej